Wszyscy jesteśmy różni. I to jest wspaniałe. Niektóre różnice można łatwo zobaczyć. Wzrost, fryzurę, kolor oczu i tym podobne. Inne różnice mogą nie być tak widoczne. Nasze ulubione potrawy, lęki lub szczególne umiejętności. Co ciekawe, sposób, w jaki widzimy świat, też jest inny. Na przykład, co widzisz na tym rysunku? Większość ludzi widzi kaczkę. Ale niektórzy z Was mogli zobaczyć królika. Cokolwiek widziałeś, masz rację. To tylko rysunkowa sztuczka, aby pokazać, że każdy mózg działa inaczej. Mózg jest komputerem Twojego organizmu. U każdego działa w inny sposób i steruje tym, jak się uczysz, dlatego każdy z nas jest dobry w czymś innym. Jak odczuwasz, dlatego każdy z nas czuje inne emocje. Oraz to, jak się komunikujesz. Czasami połączenia w mózgu działają tak, że wpływają na zmysły oraz to, jak postrzegamy i odbieramy różne sytuacje. To autyzm. Wiele osób ma autyzm, więc to możliwe, że znasz już kogoś takiego i z tego powodu warto wiedzieć trochę o autyzmie. Pewne połączenia w mózgu osoby z autyzmem czasami mogą sprawić, że jest ona dobra w czymś, co inni uważają za trudne, tak jak matematyka, rysunek lub muzyka. Może też być odwrotnie. Zajęcia, które są dla nas bardzo łatwe, dla takiej osoby są niezwykle trudne, jak poznawanie przyjaciół. Zmysły ciągle wysyłają informacje do mózgu o Twoim otoczeniu i innych ludziach. Jednak, kiedy mózg danej osoby i jej zmysły nie komunikują się dobrze, mózg może stać się przytłoczony i zdezorientowany, wpływając na to, jak ta osoba odbiera świat. Wyobraź sobie, że spacerujesz ulicą. A tak, ten sam spacer może odbierać mózg autystyczny. Straszne, prawda? Niestety często te osoby nie potrafią powiedzieć, jak się czują. Więc nawet jeśli w ich głowach panuje chaos, na zewnątrz sprawiają wrażenie, jakby wszystko było okej i nie są w stanie poprosić o pomoc. Wszyscy mamy sposoby, które pomagają nam zachować spokój w trudnych sytuacjach. Możemy odwracać wzrok, obejmować się, obgryzać paznokcie, wiercić się, przygryzać usta itd. Podobnie osoby z autyzmem znajdują sposoby, które pomagają im poradzić sobie w takich trudnych chwilach. Te zachowania mogą wydawać się nam niezwykłe, ale to po prostu ich sposób, aby poczuć się lepiej. Jeśli się pojawiają, to znaczy, że jest im właśnie bardzo ciężko. Najlepsze, co możesz zrobić, to nie utrudniać im jeszcze bardziej. Przeszkadzając, ignorując albo wyśmiewając. Pamiętaj. Tylko dlatego, że PlayStation nie potrafi czytać gry z Xboxa, nie znaczy, że jest zepsuta. Osoby z autyzmem potrzebują przyjaciół, którzy są gotowi poświęcić czas, aby ich poznać. Przy wzajemnym zrozumieniu i cierpliwości wszyscy będą czuli się lepiej. Osoby z autyzmem nie zarażają ani nie są ułomne. Widzą po prostu świat wyjątkowo. A przy odrobinie wsparcia ze strony przyjaciół mogą się tym z nami podzielić. Autyzm może sprawić, że odkryjesz rzeczy niezwykłe.